Aiden Wilson Towser, zwykły handlarz. List do Filipian 3:13. Dlatego proszę, abyście się nie zniechęcali prześladowaniami, jakie znoszę dla was, bo to jest właśnie waszą chwałą. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi. Pewien młody kaznodzieja będzie się szkolił i uczył, dopóki nie będzie musiał zdobyć grubszych okularów, aby zająć się swoim słabszym wzrokiem, ponieważ ma pomysł, aby zostać sławnym kaznodzieją. Chce użyć Jezusa Chrystusa, aby uczynić siebie sławnym, jeśli chodzi o ogłoszenie. Jest po prostu handlarzem, który kupuje, sprzedaje i zyskuje. Będzie święcił imię Pańskie, a on będzie znany jako wielebny, święty, a jeśli napisze książkę, to zrobią z niego doktora. I będzie znany również jako doktor, ale nadal jest tylko zwykłym handlarzem, który sprzedaje i zyskuje na imieniu Pańskim. A kiedy Pan powróci, wypełni go ze świątyni wraz z innym bydłem. Możemy używać Pana do wszystkiego, lub próbować go chociaż używać. Ale to, co głoszę, to, czego nauczył Paweł i to, co zostało sprawdzone przez lata, to, co dało pchnięcie nowoczesnemu ruchowi misyjnemu, o którym teraz wiemy, było wręcz przeciwne. O Boże, my nie chcemy wszystkiego, co masz. My chcemy po prostu Ciebie. Panie, daj nam głód poznania Ciebie. Uwolnij nas od pychy, która sprawia, że chcemy Cię wykorzystać. Pozwól, że będę modlił się tak, jak modlił się Jan. Że on musi wzrastać, a ja muszę maleć. Amen.